Jak widzą Państwo na murawę stadionu w Toruniu. I proszę Państwa, mecz rozpoczęty. Łukasz Serdański. Rzut rożny dla Elany, pierwszy w tym spotkaniu. Zapała musiał interweniować i bardzo celnie do prawej strony. Świetnie teraz piłka na pole karne, strzał na bramkę, jeszcze Zagdański! I tutaj, a nawet rzuty karne, Siekirka! Na prawej stronie dośrodkowań na pole karne, no i tutaj świetna interwencja Daniela Ciacha. Dwóch sezonów i także jak i poprzedniego dośrodkowanie, no i tutaj dochodzi do starcia, które skutkuje rzutem karnym. Czerwiński, 1-0, Wda Świecie obejmuje prowadzenie w 13 minucie. Pierwszy kwadrans dla Wdy Świecie, zasłużona bramka. Oni prowadzili grę, oni kreowali więcej sytuacji. Tomaszewski. Ale to podanie w kierunku Zagdańskiego doszło i z czystego będzie gol. Piłka obok prawego słupka. W Świecie cały czas 0-1. Rzut wolny dla Elany, dośrodkowanie. No i tutaj teraz już Siekirka. Przed pole karne Wietrzykowski ponad bramką. Pięcioosobowy mur zawodników w granatowych trykotach. Tomaszewski, dobry strzał i złapał tę futbolówkę. Sześciu piłkarzy będzie uczestniczyć przy tym dośrodkowaniu na pole karne. Świtalski złapał tutaj, był bliski złapania tej piłki. W Świecie spotkanie w ramach Puchar Polski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bartosza Czerwińskiego i oni mają od razu szansę na drugie trafienie w tym meczu i tutaj naprawdę było bardzo blisko do tego, żeby trafić, a tymczasem mamy już w pierwszej minucie drugiej połowy rzut karny. Na ten rzut karny Czerwiński, 2-0, ponownie bardzo łatwo zmylony Hubert Świtalski. No i Wda Świecie prowadzi już 2-0. Tetych dośrodkowuje na pole karne. Tomaszewski, Krystian Tomaszewski przyjął futbolówkę, nie miał zbyt łatwej pozycji na to. Mateusz Gruziński cały czas jest, wrzutka na pole karne, rzut rożnego i 3-0. Ale jednak bramka zostaje nieuznana. Dobrze utrzymał się Krystian Tomaszewski przy piłce, rusza cały czas napastnik Elany. Tomaszewski, jego strzał złapie futbolówkę. W polu karnym piątka zawodników ze Świecia, dośrodkowanie i była to dobra okazja na dopięcie sprawy. Jeszcze Mateusz prosi tutaj o przesunięcie Czerwińskiego. Rzut rożny już wykonany, Trojanowski na pole karne. Przebiegnięty tutaj przez Tetycha, ale to jest też łatwa strata i okazja na trzeciego gola. Jak to się zakończy, ale blisko prawego słupka uderzył w tej sytuacji Bartosz Czerwiński, który... Tomaszewski do lewej strony do Lękiewicza i koniec meczu. Elana Toruń przegrywa z Wdą Świecie 0-2. Dwa trafienia Bartosza Czerwińskiego z 13 i 40 minuty. Jasny komunikat od kibiców, że no jednak tutaj niezbyt chyba postarali się gracze Elany, którym no umówmy się, no dzisiaj niezbyt wiele wychodziło.